Mamy dany dwumian: 3y kwadrat dodać 6x do trzeciej. i ten dwumian jest podniesiony do potęgi 5. Naszym zadaniem jest tutaj znaleźć jeden ze składników tego rozwinięcia. To rozwinięcie, jak tutaj wykonamy to potęgowanie, będzie tutaj dosyć długie, zaraz jeszcze dokładniej mu się przyjrzymy. I będzie tutaj taki składnik w tym rozwinięciu, który będzie proporcjonalny do x do 6 razy y do 6. I tu będzie pewien współczynnik liczbowy. A tu będą jeszcze inne składniki. Naszym zadaniem jest znalezienie tego właśnie konkretnego współczynnika liczbowego, który stoi przy wyrazie x do 6, y do 6. To jest nasze zadanie. No i zachęcam cię, zatrzymaj odtwarzanie filmu i spróbuj samodzielnie to zadanie rozwiązać, zanim moje rozwiązanie zobaczysz. No, zakładając, że próba została podjęta, ja teraz pokażę, jak to zrobić. Więc tutaj oczywiście moglibyśmy to wymnożyć pracowicie i obliczyć całe to rozwinięcie i znaleźć ten interesujący nas wyraz. No ale to by był. To by było trochę dużo roboty, a to można zrobić sprytnie, korzystając z tego, co wiemy na temat dwumianu Newtona. No więc wiemy, że dwumian Newtona pozwala nam obliczyć, obliczać te współczynniki. Można też trójkąta paskala i obliczyć to za chwilę zobaczymy. No ale może napiszę teraz, jak to rozgięcie wygląda, jaka jest jego struktura. Więc będą tutaj iloczyny, potęg tych dwóch składników tej sumy tutaj w tym dwumianie, czyli będziemy mieli 3y kwadrat do jakiejś potęgi, którą zaraz napiszę, pomnożone przez 6x do trzeciej, też do jakiejś potęgi. No i ponieważ tutaj podnosimy do bęgi piątej ten dwumian, no to będziemy mieli sześć takich składników, gdzie będą różne te wykładniki. Ja tutaj sobie to, żeby nie przepisywać, żeby było szybciej, to sobie to skopiuję i wkleję pięć razy, korzystając z tego, że tutaj mam komputer... Mogę właśnie sobie kopiować i wklejać. Jak rozwiązuje zadania na tablicy, na przykład, to nie mam takiej możliwości, albo na kartce, a w komputerze można. No więc skorzystamy z tego. Jest sześć takich składników. No i one tutaj będą do siebie się dodawać z różnymi współczynnikami, ale też tutaj wykładniki będą różne. Jakie będą te wykładniki? Zacznijmy może od wykładnika, który będziemy mieli tutaj przy przy 3y kwadrat. No to wykładnik będzie tutaj 5. Później będzie wykładnik 4. Potem 3, 2, 1 i 0. Wszystkie możliwe wykładniki od 5 do 0. I dalej musimy teraz znaleźć wykładnik, który będzie przy 6x do 3. Suma tych wykładników jest zawsze 5. Więc jak tutaj jest 5, to tu musi być 0. Tutaj musi być 1. Tutaj musi być 2. Tu musi być 3, tu musi być 4, i tutaj będzie 5. Tak wygląda to rozwinięcie. No i tutaj będą, oczywiście, jakieś współczynniki liczbowe jeszcze. Tutaj będą jakieś współczynniki liczbowe, których my tutaj sobie nie będziemy wszystkich obliczać, bo nas interesuje tylko jeden konkretny. Więc musimy tutaj odnaleźć w tym rozwinięciu ten wyraz, który nas interesuje. Czyli, czyli ten. Więc zobaczmy, czy jest tutaj wyraz proporcjonalny do x do 6y do 6. W ogóle moglibyśmy się zastanawiać, skąd nagle szóste potęgi się wezmą, skoro podnosimy to jako do potęgi piątej, a 6 to jest więcej niż 5. Ale widzimy, że tutaj y kwadrat podnosimy i x do, do trzeciej podnosimy do jakichś większych wykładników, więc rzeczywiście tutaj wystąpią tak wysokie potęgi dzięki temu. No to zobaczmy, tutaj mamy y kwadrat do piątej, to jest y do dziesiątej, to nie jest dobrze. Tutaj mamy y kwadrat do czwarty, z y do 8, czyli to nie jest ten wyraz. Tutaj mamy y kwadrat do trzeciej, czyli y do 6, czyli to jest dobrze, a tutaj mamy x do trzeciej i do drugiej, czyli też x do szóstej. Czyli to jest ten składnik, który nas interesuje. Dlatego że tutaj mamy y kwadrat do trzeciej to jest y do 6, x do trzeciej do kwadratu to będzie x do 6. Więc musimy teraz znaleźć ten współczynnik liczbowy. Który tutaj, który tutaj stoi. No to jak to zrobić? No, Można to zrobić korzystając z dwumianu Newtona i z symbolu Newtona, no bo wiemy, że to jest wyraz numer 3 tutaj w tym rozwinięciu, więc wiemy, że ten współczynnik, który tutaj stoi, to jest po prostu taki symbol Newtona, gdzie mamy u góry ten wykładnik 5, a na dole mamy ten wykładnik, który tutaj jest, tę dwójkę. No podobnie tutaj moglibyśmy na przykład też obliczyć w ten współczynnik, że to jest tutaj 5 po 1. Tak, tutaj współczynnik, który tutaj stoi, to jest po prostu współczynnik, który stoi w tym miejscu, to jest po prostu 5 po 0, czyli to jest akurat akurat to jest 1, więc dlatego tutaj w ogóle tego nie napisałem. No ale nas interesuje właśnie ten współczynnik ten współczynnik, ale to też nie będzie jeszcze odpowiedź na pytanie postawione w tym zadaniu, dlatego że oprócz obliczenia tego współczynnika to musimy jeszcze ten współczynnik pomnożyć przez 3 do trzeciej i przez 6 do kwadratu. I to będzie dopiero ten współczynnik liczbowy, który będzie stał tutaj w tym rozwinięciu, dlatego że tutaj mamy jeszcze tę trójkę do trzeciej i szóstkę do kwadratu. No dobrze, no to obliczmy ile to jest. Ile to jest równe tutaj. No mogę tutaj oczywiście skorzystać z tego, co to jest symbol Newtona. Tutaj mamy 5 silnia podzielone przez 2 silnia. No i to pomnożone przez 5 odjąć 2 silnia. To wiemy, taka jest definicja symbolu Newtona. To możemy obliczyć tutaj te silnie, rozpisać je, czyli będziemy mieli 5 razy 4, razy 3, razy 2, razy 1. W mianowniku mamy 2 razy 1 i razy tutaj to będzie 3 silnia. Wezmę jakiś jeszcze inny kolor, może żółty. No i tutaj będę miał 3 razy 2 razy 1. No i tutaj widzimy, że to się z tym skróci, to się z tym skróci. No jedynki to w ogóle są nieistotne i mamy 5 razy 4 podzieli przez 2, no to mogę czwórkę jeszcze skrócić z dwójką, i tutaj mi 2 zostanie, czyli ostatecznie ten wynik, który tutaj dostanie, zostanie, to no będzie 10. Czyli. Ten współczynnik tutaj to jest równe 10 po prostu. I obliczyłem to korzystając z tego, że wiem, że w tym miejscu stoi symbol Newtona, 5 po 2, i obliczyłem jego wartość. No ale tak jak mówiłem wcześniej, mógłbym również obliczyć to z trójkąta paskala. No to też to szybko teraz zrobimy. No to narysuję tutaj szybko trójkąt paskala, czyli mam 1. Potem współczynniki dwumianu do pierwszej potęgi to są 1, 1. Potem tutaj mamy. 1, 2, 1, bo tu ta dwójka jest sumą tych jedynek. No później będziemy mieli współczynniki przy trzeciej potędze. No to mamy 1, 3, 3, 1. Jak ktoś nie pamięta, co to jest trójkąt Pascala, to zachęcam do obejrzenia filmu na temat trójkąta Pascala. Tutaj mamy 1, 4. Tutaj będzie 6, 4, 1. I wreszcie dla piątych potęg, dla piątej potęgi będziemy mieli. Tutaj jest 1. Tutaj mamy. 5, tutaj 4 dać 6 to jest 10, 6 dać 4, to 10, znowu 5 i 1. No i teraz, który to jest współczynnik, który nas tutaj interesuje? No tutaj mamy 6 tych współczynników liczbowych, bo mamy 6 tych wyrazów w rozwinięciu. No i nas interesuje ten trzeci, a ten trzeci to jest 10. Czyli zgadza się, tutaj z trójkąta paskala również znaleźliśmy tę samą liczbę, 10. No i musimy teraz jeszcze tę dziesiątkę pomnożyć, tak jak mówiłem wiemy, że to jest 10, pomnożyć przez wynik tego potęgowania, czyli tutaj mamy 3y kwadrat do potęgi trzeciej i pomnożone to wszystko przez 6x do trzeciej do kwadratu. Czyli to będzie równe, no już będę pisał jednym kolorem teraz, to będzie 10 razy 3 do trzeciej, czyli 27, Razy 6 do kwadratu, 6 do kwadratu to jest 36. No i razy y kwadrat do trzeciej to jest y do szóstej. x do trzeciej do kwadratu to jest x do szóstej. Napiszę w kolejności alfabetycznej: x do szóstej, y do szóstej. Więc wystarczy teraz wykonać to mnożenie. No to ja to teraz obliczę szybko na kalkulatorze. Na kalkulatorze, żeby było szybciej, mógłbym to obliczyć pod kreskę, ale niech będzie. 10. Razy 27 to jest 270, to akurat mogłem w pamięci, razy 36 to się równa 9720. Czyli tutaj mamy 9720 razy x do 6 razy y do 6. No i to jest ten współczynnik, o który nas tutaj pytano w zadaniu.